Ścisto! Ścisto mówię! Buchy jesteś? Gościa mam. Przepraszam, pana najmocniej sąsiad z góry, wie pan, niby meloman, a głuchy jak pień, nie? Słucham? Nieważne, Jacek Brymbał, to ja... To pan Jacek. Tak, to ja. Dobrze, to... Nie, proszę nie zdejmować butów, nie, proszę nie zdejmować. No ale cały, nie? Cały dzień na nogach, mokre. Tym bardziej proszę nie zdejmować. Bardzo się cieszę, proszę, niech pan sobie siądzie, tak tutaj, o może, w gabinecie siądziemy. Bardzo się cieszę, że pan tak szybko dotarł, wie pan, no, bo... Pan dzwoni, ja docieram. A no właśnie, bo nie będę ukrywał, że sprawa, z którą... telefonowałem do waszego biura, jakby no trochę właśnie, panie Jacku, nie cierpi to jest, zwłoki. To jest nieprzyjemna taka sytuacja. No trochę nieprzyjemna, tak. Nawet tak. Może bardziej niż trochę, bo wie pan zadzwonił do nas, że ta małżonka, co my panu ją zaproponowaliśmy, to jakoś ona panu nie odpowiada. No trochę mi nie odpowiada. Że ona jakoś panu nie pasuje. No lekko mi nie pasuje, wie pan. Ja mam cały czas takie jakby nieodparte wrażenie, że ja w waszym biurze matrymonialnym to trochę kupiłem kota w worku. A to była kubitka. Tak, tak, tak. Tylko wie pan, no ja o niej w zasadzie wiedziałem tylko tyle, że ona się pociera nosem na przywitanie. To trochę mało. No mało, mało. Ale to pan jednak w ankiecie napisał, że poszukuję małżonki z zagranicy, prawda? Z lekką nutą egzotyki. No można by to było tak zinterpretować. Ja napisałem po prostu skądś na oka. No. Ta, ale na dole małym drukiem jeszcze pan dopisał? Z wielkim biustem. No. Czyli jakby tu powiedzieć, wszystkie Azjatki w przedbiegach odpadły. No tak, no ale wie pan, no, ale to jest jednak eskimoska. No ale... Nie, no trochę skośna jest, wie pan, no, na pewno to trochę skośna jest, ale my kompletnie jakoś do siebie nie pasujemy. No to od razu nie pasujemy, nie pasujemy. A przecież mówi się, że przeciwieństwa się do siebie przyciągają. A u nas się odepchały, widzi pan? Tak od razu. Tak od razu, tak, nawet już złożyłem papiery rozwodowe. Już? Tak, nie ma na co czekać, wie pan. Aha. Tylko właśnie czekam na rozprawę i chciałem się z panem spotkać, bo chodzi mi o takie jakby... Nie wiem, coś w rodzaju zaświadczenia. Ciężko nie... będzie. No ja wiem, ale coś jakaś taka opinia, że to może było jakieś nieporozumienie. Nie. Może, porozumienie. Albo ewentualnie, że niedopasowanie charakteru. A wie pan, przypadkowo mam ze sobą akurat ankietę o niedopasowaniu charakterów. My ją wypełnimy, no i będziemy wiedzieli wtedy, czy te charaktery się pasują? Czy też nie pasują? Nie pasują. No bo jak nie pasują, no to na pewno wyjdzie, że nie pasują. Tak. Czyli ankieta. Czyli pan pyta, ja odpowiadam, tak? Chyba, że pan chce odwrotnie. Nie, jest dobrze. Czyli spróbujmy tak. Uwaga, pierwsze pytanie. Panie Jacku, jakie zrobiła na panu pierwsze wrażenie? Dobre, złe, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Zaraz, no nie pędźmy tak. Ja wiem, że na początku ogólnie trudno powiedzieć. Proszę pana, na początku to ona przez pierwsze 2 tygodnie chodziła na golasa. Każdy facet by się cieszył, że jego kubita po domu chodzi na golasa. Po domu to na pewno. Tłumaczę panu. To jest eskimoska, tak? Teraz jest kwiecień, to na dwór wychodzi w podomce, ale latem to ja wiem, jak to będzie. Trudno powiedzieć. No to mówię, trudno powiedzieć. No dobrze, no. Bardzo dobrze. Co państwa łączy? Miłość, kredyt, praktycznie nic. No praktycznie nic. Nie, popatrzmy się. A nie ma na co patrzeć. No, do niedawna to jeszcze czasem telewizję razem oglądaliśmy, ale raz jak był taki program o słoniach morskich, no a małżonka akurat ostrzyła harpun, no to był moment. Od tamtej pory nawet nie ma czym oglądać, wie pan. A. Że tam chwilę popatrzyła, bo śnieżył, ale potem to już praktycznie nic. Czyli praktycznie nic. Jak spędzają państwo wieczory? Razem czy osobno? Osobno. No. Panie Jacku, no jak osobno? No osobno, no żona się kładzie spać o 16, no to... O 16? No bo wstaje o 4, idzie do Tesco. No. Czyli to małżonka robi sprawunki. Ona nie robi sprawunków, ma poluje. Poluje w Tesco? No, jest różnica, czy się idzie do Tesco z siatką, czy z siecią. Ostatnio na rybnym to dostała jakiegoś amoku. Te wszystkie ryby w tą jedną wielką sieć, sieć za pazuchę i chodu. No to potem wstyd na całe Tesco. Wstyd, czyli złapali. No oczywiście, że złapali, no ale to jej potem tłumaczyłem, mówię. Głupia babo,
Jakbyś nie miała rakiet do tenisa pod nogami, to by cię gówno złapali. No, no to co, ona nie wie? Nie wiem. No dobrze. Czy mają państwo zwierzęta? Tak, nie, jeszcze nie. Już nie. Jeszcze nie. Nie, nie, już nie. Był taki moment, że wie pan, mieliśmy liska. O! Liska. Tak. A skąd? A żona złapała. W lesie. W zoo. Tylko się strażnik odwrócił. Co jest? Szybka rączka. Nie, dobrze, panie Jacku, chodzi mi bardziej o zwierzęta domowe. A, o domowe? Tak. To jeszcze mieliśmy pieska. O, pieska. No, ale uciekł. Może bał się liska. Może. A może po prostu nie lubił ciągnąć sani. Jak często razem gdzieś państwo wychodzicie? Często, nigdy, rzadko i niechętnie. Rzadko i niechętnie. No ale nie, no jak to rzadko i niechętnie? No wie pan, znudziło mi się siedzenie w chłodni i patrzenie na surowe mięso. No. A na początku to była jakaś taka nowość, atrakcja, ale później... To po co je pan ciągnie do chłodni na mięso patrzeć? No ale ja ją ciągnę? To no? Ona mnie ciągnie, no. Nie. No a mówi, chodź, chodź do chłodni, no chodź. Chodź do chłodni, no. No to szłem, no. Pan by nie poszedł? Poszedł? No i ja szłem. Dobrze. No ale wie pan, kobiety lubią bardziej takiego mężczyznę z inicjatywą. No, jakbym słyszał swoją teściową po prostu. Ja ją w drodze rewanżu zapraszałem co niedzielę na lodowisko. O, bardzo dobra inicjatywa. Pod warunkiem, że się tam nie wierci przerębli. To już gorzej. Mm. A może gdzieś jakieś, prawda, za miasto, ekskursją? Ja to za miastem to raz byliśmy. Pojechaliśmy PKS-em w grudniu do Suwałk. No to podobało się! Już tak niespecjalnie. Wysiadła w Suwałkach, tak się rozejrzała i mówi, to jest biegun, to jest gówno nie biegun. Gówno. Czyli rzadko i niechętnie. No, mówię, dobrze. Rzadko i niechętnie. Mhm. Dobrze. Czy małżonka dostawała jakieś może od pana prezent? Ale oczywiście, że tak, dostawała prezenty. No non stop dostawała prezenty. Na urodziny na przykład. Tak. Pan zapisze, dostała dzidę. Dzida. I nóż. Nóż. Od pana? Nie, od matki. A od pana? Nie, od swojej. Dobra, nie było pytania. A czy z kolei może pan dostawał prezenty od małżonki? Ja od małżonki? Tak. No to tylko raz. Co? Czapkę z liska. Aha. Czy żona ma jakieś hobby? No nie wiem. To trudno powiedzieć, czy to jest hobby, bo wie pan, zauważyłem, że jak długo nie może zasnąć, tak, to idzie do przedpokoju i dłubie czółno. To... No to może jakby nie może zasnąć, to może by pan ją przytulał. Co zrobił? Przytulał. Ale ciekawe jak. Jak my razem nie śpimy. Przecież państwo razem mieszkają, żyją, to jak no państwo... To, ale to jest eskimoska, no tłumaczę panu. Ja śpię w sypialni, żona na balkonie. W lutym na balkonie? No, jeszcze się rozkopuje. Kino na całe osiedle. Ostatnio Walczakowi z czwartego piętra to jęzor do barierki przymarsz. Czyli wnioskujesz, że raczej pożycia też raczej nie ma? Rzadko i niechętnie. Ale próbował pan? No, tam raz spróbowałem, no, ale... tak? Wie pan, jakoś dziwnie, no. Ja jakoś powiem panu, jak tak mężczyzna z mężczyzną, to jakoś tak dziwnie, bo ona tak jakoś dziwnie pojękuje, dziwnie krzyczy, no. A jak? Ała! Ja, 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 ja! O, o, o! Ja, 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 tak. Jak? Ała! Ja, 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 ja! O, 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 o! Ja, Jacek! Wie pan, w sumie to tylko pozazdrościć. No, wie pan, to jest jednak balkon. A, także. No to... I ostatnie pytanie. Czy widzi pan przyszłość dla waszego związku? Widzę, nie widzę, zobaczymy. Nie widzę. Ale może by pan zobaczył. Co mam zobaczyć, jak nie widzę?
Dobrze, pan nie widzi, ja to kończę. I... Koniec? Tak. No dobra, i co? I co z tego wyszło? Jak to wypadło? Nie, ja to teraz wszystko muszę zawieźć do komputera. Aha. Komputer to przeliczy, przeżuje i wypluje. A, widzi pan. I potem będziemy widzieli, czy te charaktery się do siebie pasują. Czy też raczej nie pasują. Ja panu mailem to prześlę. Fajnie, super. A cóż tak ode mnie, no szkoda. No trochę szkoda, wie pan. Szkoda. No, szkoda, nie wyszło. No może następnym razem się uda. Może następnym razem. Ja to powiem panu, zawsze trochę byłem pechowy taki. Tak? Tak. Jak byłem mały, to jak na łące był tylko jeden krowi placek, no to... To pan Jacek. Ja, tak. Jacek i placek. Dobrze, panie Jacku, bardzo dziękuję. To ja dziękuję, że bardzo pan dziękuję. Się pofatygował. Bardzo mi miło. Proszę pozdrowić małżonkę. Pozdrowię. Dzisiaj mam akurat widzenie, także... Pozdrowię. Siedzi w więzieniu? Nie, na razie jest tylko zatrzymana do wyjaśnienia. Ale co się stało? Usiłowanie zabójstwa białego niedźwiedzia. Gdzie ona w Polsce wytropiła białego niedźwiedzia? Na Krupówkę. Szanowni Państwo, witam serdecznie, witam mistrzowie kabaretu, kolejny odcinek. Szanowni Państwo, większość z Was korzysta z mediów społecznościowych, z Facebooka, z Twittera, z różnych innych, Instagrama i pewnie większość z Was nie wyobraża sobie życia, ale ostatnio był taki przypadek, że Facebook zaczął szwankować i to po prostu spowodowało jakieś taką niepewność wśród ludzi. Co by było, gdyby tego Facebooka nagle zabrakło? Co my byśmy robili? Z kim byśmy się kontaktowali? My postanowiliśmy parę lat temu już to sprawdzić i wymyśliliśmy sketch pod tytułem Tydzień bez Facebooka. Zapraszam. Specjalne wydanie faktów, Andrzej Jędrzej, dobry wieczór. Szok, niedowierzanie, panika, to wszystko za sprawą społecznościowego portalu Facebooka, dokładnie jego założyciela, Marka Zuckerberga, który kilkanaście minut temu na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w San Francisco ogłosił, że z przyczyn technicznych od jutra Facebook przez tydzień nie będzie działał. Łączymy się zatem ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie jest nasz korespondent, który brał udział w tej konferencji. Halo, Tomku, oddaję Ci głos. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Konferencja skończyła się dokładnie 11 minut temu i w tej chwili to, co tutaj się dzieje, jest prosto nie do opisania. Amerykańscy analitycy uważają, że ta decyzja może mieć bardzo poważne konsekwencje, nie tylko społeczne, ale także ekonomiczne. Tomku, a czy na konferencji podano dokładne przyczyny takiej decyzji? Nie, jeszcze nie. Wszyscy mówią, że jest za wcześnie. Wszyscy też spekulują. No jak to w USA, nie brakuje zwolenników teorii spiskowych. Tomku, a jak na te sensacyjne bądź co bądź informacje zareagowali zwykli Amerykanie? Zwykli Amerykanie zareagowali normalnie. Wybuchła gigantyczna panika. Ludność masowo zaczęła wykupować żywność ze sklepów, a przestrzeń powietrzną nad większymi miastami USA, takimi jak Chicago, Atlanta czy Baltimore, zaczęły patrolować myśliwce strategiczne F-22 Raptor. Nad nowojorskim Times Square, gdzie już gromadzą się tysiące ludzi, zawisł wielki elektroniczny zegar, który będzie odliczał ostatnie 24 godziny do włączenia w Facebook. Dziękuję bardzo. Tyle Stany Zjednoczone. Będziemy oczywiście wracać do Nowego Jorku, do Waszyngtonu, do Los Angeles, do kilku największych w Stanach Zjednoczonych, aby sprawdzić, co tam się dzieje. Ja przeglądam sobie nagłówki internetowych polskich dzienników, które już przygotowują się na rano. I tak Gazeta Wyborcza napisze obszerny artykuł na temat strat, jakie może ponieść z tego powodu ten znany portal. Z kolei Fakt na pierwszej stronie opublikuje zdjęcie monitora komputerowego, na którym nie wyświetla się Facebook. Gazeta Polska opisze żydowskie pochodzenie Zuckerberga, a Super Express, jak to Super Express, zamieści czterostronicowy wywiad z Bartłomiejem Misiewiczem, który aktualnie jest w areszcie i niestety nie może korzystać z Facebooka. Tyle internetowe nagłówki jutrzejszych dzienników, a w naszym studio pierwszy gość Antoni Macierewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan wie, dlaczego Facebook przestanie działać? Tak, wiem. Wiem. Ale nie mogę zdradzić ani źródeł, ani szczegółów. Natomiast powołałem już specjalną komisję, na której stanie sam pan profesor Molenda, światowej sławy ekspert, który już w tej chwili udowodnił, że Facebook, czytany od tyłu, daje kobecaw. No i? I ma tyle samo znaków, co Smoleńsk. Tyle co Smoleńsk, tak. A proszę mi powiedzieć, profesor Molenda jest specjalistą w jakiej dziedzinie? Jest szefem katedry łąkarstwa Akademii Rolniczej w Ulaanbaatar. W Ulaanbaatar. Ale z Facebooka osobiście korzysta? On nie, ale korzysta chłopak jego córki.
Aha. A proszę zdradzić, czym dokładnie zajmuje się pański zespół ekspertów w tej chwili? W Google wpisaliśmy frazę wyłączyć Facebook. Otrzymaliśmy bardzo ciekawe rezultaty. Jakie? Proszę państwa, przede wszystkim należy przestać bać się słowa zamach. Tak, proszę państwa, zamach. Ci, którzy myślą, że Facebook nie będzie działał z przyczyn technicznych, są w błędzie. Proszę państwa, ja i moi eksperci wielokrotnie korzystaliśmy jak nie z Facebooka, to z komputera. I mamy na to dowody już w tej chwili, że jeżeli coś można wyłączyć, to można to potem włączyć. To prawda, ale o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że jest to zamach. Czy pan tego nie widzi, że jest to zamach? Że za tym wszystkim stoją grupy osób połączone z obcymi służbami? No, ale na jakiej podstawie wyciąga pan takie odważne tezy? To nie są tezy, to są fakty. Tak, to są fakty, a dokładnie ich wydanie specjalne. Przypominam, że od jutra, od godziny 19 czasu europejskiego przestanie działać na tydzień portal Facebook. Wiemy już, jak zareagowały Stany Zjednoczone. Teraz zobaczmy, jak zareagowali Rosjanie. W Moskwie jest nasz korespondent Halo Tomku. Pana w Moskwie to są sami agenci. No, pan się dawno sprzedał. Dziękuję. Halo, Tomku? Jestem. Wspaniale. Powiedz nam, jak zareagowała Moskwa? O, no nie tylko Moskwa, ale cała Rosja pomalutku dochodzi do siebie po wczorajszym święcie czerwonego balonika. I to pewnie dlatego te szokujące informacje z USA tutaj na nikim nie robią żadnego wrażenia. To, a możesz nam przypomnieć, Tomku, co świętują Rosjanie podczas Dnia Czerwonego Balonika? Nic. Jest to sztucznie wymyślone święto, aby była kolejna okazja, aby napić się alkoholu. Czyli rozumiem, że pomimo tych sensacyjnych wiadomości, póki co w Rosji żadnych oznak, nie wiem, paniki czy zdezorientowania nie widać, tak? No skąd? No nic takiego się nie dzieje. Co prawda zarejestrowano wzmożoną sprzedaż piwa, wina i wódki, ale to tylko dlatego, że dzisiaj po prostu jest zwykła środa. Dziękuję bardzo. Jest piątek, 20:15. Przypominam, że za 24 godziny na tydzień zostanie wyłączony portal Facebook. W Waszyngtonie pod Białym Domem zaczęła się właśnie demonstracja, którą zwołała jakaś cytata Murzynka i 2,5 tysiąca jej znajomych. W miarę spokojnie zrobiło się już w Czechach, gdzie po pierwszej fali oburzenia społeczeństwo poddało się i spokojnie czeka na rozwój wypadków. Natomiast cały czas dramatycznie jest na Łotwie, gdzie jest nasz korespondent Halo Edwardzie. Łotewscy chłopi szukali rozwiązania, ale rozwiązania nie było. Był tylko chłód, głód, halucynacje z niedożywienia i śmierć. Dziękuję. Tyle Łotwa. Przypominam, to jest specjalne wydanie faktów. Od jutra przez tydzień nie będzie działał portal Facebook. Już za chwilę naszym kolejnym gościem będzie Sebastian Wąsik z nowo powstałej fundacji Tydzień bez Face'a. A ja w międzyczasie przeglądam inne portale społecznościowe. No i tu wielkie ożywienie panuje wśród użytkowników Twittera. I tak Esmeralda Godlewska napisała, że jej siostra to dziwka i nie będzie z nią więcej śpiewać kolęd. Natomiast Mariusz Błaszczak stwierdził, że wyłączenie Facebooka to ewidentna wina Donalda Tuska. Tyle, jeśli chodzi o Twitter, a moim kolejnym gościem jest teraz Sebastian Wąsik z nowo powstałej fundacji Tydzień bez Face'a. Witam serdecznie. Siema Kata, cześć. Sebastian, po co powstała ta wasza fundacja? No, nasza fundacja została powołana po to, by pomóc przetrwać Tydzień bez Face'a. A jakie macie plany na ten tydzień? Zorganizowaliśmy sztaby kryzysowe, gdzie każdy, kto tej pomocy potrzebuje, będzie mógł się zgłosić i ją tam uzyska, oczywiście bezpłatnie. No, wspaniały pomysł. A na czym ta pomoc będzie polegać? W centrach miast postawiliśmy olbrzymie namioty, do których ludzie będą mogli przychodzić, będą mogli umieścić swoje zdjęcie albo udostępnić zdjęcie kogoś innego. Będzie można także organizować się w grupy, szukać znajomych albo sprawdzić, czy akurat danego dnia ktoś z bliskich nie ma urodzin. Wspaniała inicjatywa. Wiem też, że planujecie jakieś dyskusje panelowe. Tak. Codziennie będą odbywały się dyskusje panelowe i codziennie na inny temat, który moderować będą wysokiej klasy specjaliści z danej dziedziny. Ja pozwoliłem sobie tuż przed programem wynotować kilka tematów, no i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. No, zaczepki odpowiadać czy nie, prawda? Polubianie własnych postów jako zaburzenia samooceny, czy ewentualnie zdjęcie z filtrem upiększającym jako po prostu wołanie o pomoc. A nie wymieniłeś chyba najciekawszej prelekcji, która odbędzie się w środę.
środę o 19:30 z panem Adamem Grzanką na temat 3000 i więcej znajomych, dewiacja czy upośledzenie. Tak. Wiem też, że uruchomiliście specjalną stronę internetową, która cieszy się olbrzymim powodzeniem. Tak. Jest to strona Siedzenie na fejsie jest w porzo, którą od wczoraj odwiedziło już jakieś 10,5 miliona ludzi. 10,5 miliona od wczoraj. Ta. A czy moglibyśmy, nie wiem, do kamery może podać adres tej strony i zaprosić wszystkich? Naturalnie, bardzo proszę. www.sittingonfacescool.pl. Zapraszam. Dziękuję. Tyle, Sebastian Wąsik, Fundacja Tydzień Bez Fejsu. Ja dziękuję. Sporo gościa jesteś. Ty też. Ty, ale na żywo jesteś grubszy. Ty też. To był Sebastian Wąsik z Fundacji Tydzień Bez Fejsa. Przypomnę, że od jutra przez tydzień nie będzie działał portal Facebook. My teraz lotem błyskawicy przenosimy się na Podlasie, a dokładnie do Sokółki, gdzie z mieszkańcami tego urokliwego miasteczka rozmawia nasz kolejny korespondent. Halo Marcinie. Widzieliś to? Psy się tegują. Weź ta to rozgońta, bo to dzieciaki pogryzie jeszcze. Ja na antenę idę. Marcinie, już jesteś na antenie. Tu na Podlasiu dramatyczne losy człowieka okazały się wyłączeniem Facebooka. Ludzie zaczęli gromko wychodzić na ulicę, zaczęli odpalać lampy naftowe, świece, gromadzić się i tak po ludzku w świecie się bać. Obok mnie jest mieszkaniec z Sokółki, pan Sławomir Skiryluk. Panie Sławku, Matko Boska, dlaczego pan płaczesz? No toż to panie, no jak nie płakać, no jak nie płakać, panie, jak oni to wyłączą, to gotowi później nie włączyć, panie, życie nie da. Panie Sławku, to tylko tydzień. No tydzień, ale Lidla też zamykali na tydzień, mówili, że wantaryzacja będzie i co, drugi rok już nie działa, panie, no życie nie da, wszystko pozamykają, no. Szkoły pozamykają, przychodnie pozamykają, jeszcze tam cerkiew pozamykają, no życie nie da, panie, nie da. Panie Sławku, czego pan się tak najbardziej boisz? No toż to panie, ja mam żonę i troje dzieci, tak? To ja dla nich teraz będę musiał rozmawiać. No o czym tu rozmawiać? No żyć się nie da, panie, to nie da się żyć. Czyli pani Sławko, po prostu czas spotkać się w realu. No ale no jak, no panie, no najbliższy real był 37 km stąd i co, też go zamknęli, panie, no. Nie, no żyć się nie da. Nie, panie Sławko, halo! Żyć się nie da, panie. Sokółka się nie poddaje i Podlasie walczy. A ja oddaję głos dla Warszawy. Dziękuję bardzo. Ludzkie dramaty na Podlasiu. A ja dzielę się informacją z ostatniej chwili. Jak przed momentem podało BBC, jutro w Fenianie odbędzie się wielki festyn na cześć Kim Jong-una, który stwierdził, że jego zwycięstwo z Facebookiem jest tylko małym krokiem w olbrzymiej wojnie z całym internetem. Tyle Fenian, tyle BBC, a moim kolejnym gościem jest ksiądz arcybiskup Mieczysław Zamiatacz. Cześć Boże. Dobry wieczór. Z tego co wiem, to papież Franciszek ma konto na Facebooku. Panie redaktorze, Ojciec Święty to jest w Watykanie. A my tutaj podzielamy opinię, że Facebook tak może wciągnąć drugiego człowieka. I o tę opinię właśnie chciałem zapytać, bo cały świat reaguje bardzo, bardzo różnie. A jakie jest oficjalne stanowisko polskiego episkopatu? Mam nadzieję. Ba, nawet jestem głęboko przekonany, że ten czas pozwoli odciągnąć młodych ludzi od komputerów, a popchnie ich w stronę kościoła. No tak, tylko czy to nie zwiększy liczby aktów pedofilskich wśród księży? Tego nie wiem. Tyle, a ksiądz arcybiskup Mieczysław Zamiatacz? Żegnam. I ja powoli się z państwem żegnam. Za chwilę kończymy specjalne wydanie faktów. Ja już zapraszam teraz na specjalne wydanie faktów po faktach, w których to Jolanta Pieńkowska będzie siedzieć na krześle i cały czas dopytywać. A czy to przypadkiem nie jest tak, że Facebook przestał działać na zawsze? Dziękuję bardzo. To było specjalne wydanie faktów. Zapraszam na fakty na jutro na 19. A na koniec sprawdzimy, co słychać w pogodzie. Na Gubołówce jest nasz korespondent. Halo Konradzie. Na Gubałówce jest cichy, bezwietrzny, spokojny wieczór. Nasze Tatry jakby przygotowywały się do tego, co ma nastąpić jutro. Wydawałoby się, że najspokojniejszymi ludźmi na naszej planecie są tutejsi górale. Kiedy zapytałem ich o komentarz całej sytuacji, odpowiedzieli mi, cytuję:
Nie ma się tym przejmować. Bo z tym caluśkim Facebookiem jest jak z gadatliwą babą. Jak się na tydzień zamknie, to potem z podwójną przyjemnością chcecie znowu na nią wlić. Hej.